Zadawałeś sobie kiedyś pytanie, jaki jest tego wszystkiego sens? Po co żyjesz i czy jesteś zadowolony z tego, gdzie jesteś? Co już przeżyłeś? A gdyby się okazało, że zostało ci niewiele czasu, to czy byś coś zmienił? Czy zacząłbyś żyć inaczej? Te wszystkie postanowienia, plany odkładane z roku na rok i nic się nie zmienia. Poza tym, że każdego kolejnego dnia masz o jeden dzień mniej. W pewnym momencie, nie wiem czy to z wiekiem, czy poprzez doświadczenia życiowe, zaczynasz się nad tym wszystkim zastanawiać i dociera do ciebie, że na przykład twój syn czy córka kiedyś się z tobą rozstaną, bo twoje życie przeminie. Ja od długiego już czasu staram się robić nowe rzeczy, wprowadzając nowe nawyki. Niektóre zostają ze mną, niektóre odpuszczam. Mam dla ciebie informację. To nie jest żadne odkrycie, ale to ciało, w którym się znajdujesz, kiedyś umrze. I na to nie masz wpływu. Natomiast dbając o nie, masz wpływ na to, jak i ile ono będzie ci służyć. Dlatego postanowiłem zrobić projekt. Projekt, który będzie trwał rok od teraz. Podzielony na 12 miesięcy, na 12 etapów. Już takie projekty czy wyzwania robiłem. Możesz zerknąć tu u góry. Jak na przykład wdrożyć codzienne zimne prysznice, które dają masę efektów dla organizmu, czy zmianę jakichś nawyków. Postanowiłem zrobić sobie roczny plan, w którym każdy miesiąc to będzie dla mnie nowe wyzwanie. To wideo odkładałem już jakiś czas, bo oznacza to dla mnie pewne zobowiązanie. Pracę każdego dnia. Oznacza to, że od dzisiaj przez kolejne 365 dni planuję robić coś z listy, którą sobie sukcesywnie tworzę. Nie no dobra, to może innym razem. A czemu od dzisiaj, a nie od 1 stycznia? Czy nowego miesiąca? Czy może z jakiegoś innego powodu? Tych powodów znamy wiele, prawda? Jesteśmy mistrzami w wymyślaniu coraz to nowych. Ano dlatego, że odkładanie życia na później to jedna z największych szkód, jakie sobie wyrządzamy sami. Powtórzę jeszcze raz. Odkładanie życia na później to jedna z największych szkód, jakie sami sobie wyrządzamy. Przyjmuje się, że wystarczy 3-4 tygodnie, żeby przyzwyczaić się do nowego nawyku. Ja postanowiłem, że chcę wprowadzić ich minimum 12 na każdy kolejny miesiąc, zaczynając od teraz. Aby zwiększyć swoje szanse, nagrałem ten materiał, żeby go po prostu upublicznić i czuć się zobowiązany. Dobra metoda na powodzenie to spisać plan na kartce. Koniecznie musi być gdzieś spisany i podzielić się tym z jak największą ilością osób. Oczywiście przede wszystkim warto to zrobić dla siebie, ale dzieląc się tym z innymi, będziesz czuł w jakimś stopniu presję. Zrobisz dużo więcej, żeby nie wypaść źle w oczach innych. Zrobisz więcej, niż gdybyś po prostu sobie w głowie ułożył plan. Dokładnie tak, jak robisz to każdego pierwszego dnia w każdym kolejnym roku. I co? I nic. Tylko czas mija. I dupa rośnie. A skoro już o tym mowa, to ja zaczynam od wprowadzenia aktywności fizycznej każdego dnia przez 30 kolejnych dni, z czym mam ogromny problem. Obojętnie, może to być bieganie, czy jakiś trening w domu, ale codziennie. Każdego dnia będę pracował nad wytworzeniem w sobie nawyku do ruszenia tyłka z kanapy i zrobienia czegoś dla swojego organizmu. Każdy z nas ma te same 24 godziny każdego dnia, a efekt, jaki osiągamy w życiu, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak te godziny wykorzystujemy. Po 30 dniach na koniec każdego wyzwania zadam sobie pytanie, czy będę kontynuował to, co robiłem przez te 30 dni? Czy zmieniło się coś na lepsze? Wnioskami z każdego z wyzwań na pewno podzielę się tutaj na kanale, więc zachęcam Cię do obserwowania. To wie, może to sprawi, że i ty w końcu stwierdzisz, że już czas zrobić to coś, co już od dłuższego czasu odkładasz. Bo odkładasz, prawda? Gdzie tam ty nie odkładasz? Nie. Statystyki i liczby znam. Wiem, jak niewiele ludzi potrafi wytrwać w postanowieniach, dlatego tym bardziej ciekaw jestem, jak to wygląda u ciebie, jak długo byłaś w stanie wytrwać w postanowieniach. Czy robiłeś już sobie takie wyzwania? Ile trwały i co ci dały? Daj znać proszę w komentarzu pod tym wideo. Ciekaw jestem twoich wniosków. Co innego suche liczby, a co innego konkretne doświadczenia konkretnych osób. Tymczasem trzymaj się, do zobaczenia, cześć.